Ale macie zabawę. Hania, to jest twój balon urodzinowy, tak? No co ty powiesz? No ho, 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 ho. A co ja takiego mogę powiedzieć? Jakieś jasne to jest. Ja bym chciał jeszcze raz to się usłyszeć. Ale ty mi do płuc to dodałeś. No to witamy was w Dzieciandi po takim długim okresie. Zapraszamy dzieci i ich rodziców do Dzieciandi, krainy, w której sprawy zwykłe dzieją się w sposób niezwykły. Miejsca, gdzie jest wesoło i kolorowo, radośnie i mądrze. Cześć! Co tam u was słychać? Jak myślicie, co to było? Czy to były marakasy? Hania, co to było? Podpowiesz nam? To są takie zabawki. To jest takie fidget toy, więc coś, co można jeszcze tak bawić, żeby skoncentrować się czasem. Ślimak! Ślimak. Według taty slag, czyli ślimak bez skorupki, nazywa się ślimakiem bez skorupki lub ślimakiem nagim. Ślimak nagoskrzelny. Jeżeli jest pośród was jakiś biolog, który jest w stanie potwierdzić słowa taty Hani, prosimy o komentarz. Hania, jakiego koloru jest twój slag? Tęczowe. Tęczowe. Bardzo fajne są. Masz jednego takiego dużego? Jednego takiego byby. I jednego malutkiego. A co my teraz robimy, Haneczka? Ja skończę, żeby jeszcze troszeczkę być lepsza w czytaniu w polskim języku, bo ja naprawdę jestem bardzo nie taka dobra z tym, bo jestem tak od prawie mojego całego życia w Anglii, więc mi jest troszeczkę trudniej od was chyba, więc... Chciałam powiedzieć, że jestem bardzo dumna z ciebie, wiesz? Ponieważ nigdy nie uczyłaś się czytać w języku polskim. Pokazaliśmy ci tylko, jak czytać takie literki jak ry i zy, czyli ży, w, bo w po angielsku jak jest? W. Mm-hmm. A na przykład i? E? A, e, i, o, w. No ale idzie ci naprawdę całkiem nieźle. A powiedz mi, jak to jest być dwujęzycznym dzieckiem? No jest trudno być dwujęzycznym, bo w szkole ja mówię po angielsku, więc zapominam troszeczkę polski, a w domu to mówię po polsku, więc troszeczkę zapominam angielski czasem. No a jak myślisz na przykład, o muszę iść do łazienki albo muszę zrobić coś tam, to w jakim języku myślisz? Ja chyba naprawdę myślę po angielsku. No to jest bardzo ciekawe, powiem ci, bo... I zobacz, kto przyszedł! O, i Maciej przyszedł. No dobrze, a powiedz mi, co wynika z dwujęzyczności? What do you mean by the question? Jakie masz korzyści z tego? Że mogę iść do Polski i mówić... W języku polskim? No mm-hmm. I też mogę iść do Anglii spokojnie, bo ja też wiem ten tak, angielski. Lub w jakimkolwiek innym anglojęzycznym kraju, tak? Albo no się porozumieć z kimś, kto mówi po angielsku. Tak, albo po polsku. Albo po polsku. Taki podstawowy język angielski jest bardzo prosty do nauczenia się. To się tak mówi, no. Pidgin English, czyli taki tak. Gołębi angielski. Mhm. I też to mamy dużo słów od innych kultur. Innych kultur. Mhm. To też jest prawda. Bo po tym basic to już będzie troszeczkę trudniej, żeby załapać inne słowa. Tak jak mówiłam, taki właśnie Pidgin English, czyli taki gołębi angielski, taki nie do końca poprawny, jest tutaj bardzo popularny. Ja na przykład się zawsze śmieję, bo na przykład w pracy mam Czeszki, Koreanki. Powiedz, wesołych świąt. Wesołych świąt. Where are you from? Czech. Say, wesołych świąt. Wesołych świąt. Wesołych świąt. Wesołych świąt. We. We. Co. Co. We. We. Świąt. Świąt. Where are you from? England.
Say wesołych. Wesołych. Świąt. Świąt. Where are you from? Oh, Colombia. How is wesołych świąt in Colombia? Oh, Feliz Navidad. Say wesołych. Wesoły. Świąt. Świąt. Where are you from? South Korea. Say wesołych świąt. Wesołych świąt. Where are you from? South Korea. How is Christmas in Korea? 성탄절. Okay, that's happy Christmas. 난 성탄절을 축하합니다. That's very complicated. And can you say wesołych świąt? Wesołych świąt. Thank you. Śmieszne strony dwujęzyczności to są takie, że wy właśnie dzieci, które tutaj mieszkacie, a często i dorośli, nawet tacy jak my, którzy tu mieszkamy, ponieważ mówimy bardzo dużo w języku angielskim, często mieszamy polski język z angielskim. To się nazywa jak? Pol-anglo, tak? Tak. Ty dużo bardzo tworzysz takich słów, robisz słowo twórstwo i ostatnio rozmawiamy... jestem pol-anglo. No tak, jesteś pol-anglo. I ostatnio właśnie, jak coś tam rozmawialiśmy, to ty mówiłaś najimportantniejszy. I co to znaczy, Hania? Naj, czyli z języka polskiego, important, bardzo ważny, czyli najważniejszy, czyli najimportantniejszy. Okej. Ale to jest słodkie i to jest niesamowite, jak właśnie nieraz mówicie i mieszacie te słowa. Pięknie, Haneczko. A Maciek drzemkę sobie robi teraz. Słuchajcie, my będziemy kończyć, także życzymy Wam wspaniałego wieczoru, poranku, popołudnia, w zależności kiedy tego słuchacie. A teraz zapraszamy Was na bajkowisko pod tytułem Obserwator. Zapraszamy! Zapraszamy! Gdy wysłano go na tę akcję, to był pewien, że nie potrwa ona długo. Tym bardziej, że była to dopiero druga poważna operacja, w której brał udział. A jednak przyszło mu spędzić większość życia w tym jednym miejscu. Mimo to nikt w okolicy go nie znał. Wtopił się nie tyle w środowisko, co w otoczenie. Nie dostrzegano go. Zawsze miał wyjątkowy talent do maskowania się. Bez względu na to, gdzie się znajdował, potrafił zniknąć. Niemal zatopić się w tle. Jak gdyby stać się częścią ściany, drzewa, krzewu czy pojazdu. W jednej chwili stawał się niedostrzegalny. I tę jego wyjątkową cechę postanowił wykorzystać mistrz Alubart, gdy poprosił go o zachowanie wyjątkowej ostrożności podczas wykonywania tej tajnej misji. Przybył więc w to miejsce i ulokował się dokładnie naprzeciw starej baszty, która jako jedyna zachowała się z czasów, gdy całe miasto otoczone było kamiennym murem. A zachowała się zupełnie przez przypadek, gdyż przez wieki stanowiła część budynku, w skład którego weszła. Zachowana część muru również wykorzystana została do nadbudowania kamienicy. Poza samymi mieszkańcami nikt nie wiedział o istnieniu tych budowli. Przypadek pomógł również w odkryciu baszty i części wewnętrznych murów miejskich. Gdy nadeszła wielka wojna, pożar strawił kamienicę, która zawaliła się. A wśród ruin pojawiła się stara, kamienna baszta i mur. Archeolodzy, badając pozostałości średniowiecznej zabudowy, odkryli, że przy baszcie w murze znajdowała się niewielka brama, którą wieki temu zamurowano. Nie było to wejście do miasta, lecz prowadziła ona do nieistniejącej dziś przestrzeni pomiędzy murem zewnętrznym i wewnętrznym średniowiecznego miasta. Nie miało to większego znaczenia dla wykonania zadania, którego się podjął. Istotne było jedynie to, że zamurowana brama nie stanowi żadnej przeszkody dla tego, kto potrafi przez nią przejść, mimo zamurowania. I on był tutaj tylko w tym jednym celu, aby zidentyfikować istoty potrafiące przechodzić na drugą stronę. Na początku niewiele się działo. Aby oddać sprawiedliwość, należy stwierdzić, że nie działo się nic. Widoczność miał doskonałą, nic nigdy nie zakłócało mu widoku baszty i muru i tej jego części, która była bramą.
Gorące lato zmieniło się w deszczową jesień. Wilgoć nie była problemem. Przyszła zima i musiał przystosować się do nowych warunków, aby nikt nie spostrzegł go, jak przez małą dziurkę w śniegu prowadzi obserwację. Mieszkał na piętrze, więc wszyscy mieszkańcy miasta przemykali ulicami poniżej, a mimo tego nigdy nie ujawniono obserwatora. Dopiero późną wiosną dostrzegł jakby cień wychodzący z zamurowanego otworu. Zaczął intensywnie wpatrywać się w mur. Próbował zrozumieć, co nie pasuje do normalnego widoku, jaki znał doskonale od dawna. Patrzył. Dostrzegł, iż pod murem, dokładnie w miejscu bramy, ponad ziemią unosił się jakby mgiełka. Nie było jej nigdzie indziej, tylko na szerokości zamurowanego otworu w murze. Po chwili jakiś cień wszedł w kamień. Mgiełka opadła. Okolica wydawała się nietknięta, jakby nic się nie stało. Ale wiedział, że jest inaczej. Właśnie zobaczył to, po co został tutaj wysłany. Dziesiątki pokoleń przed nim przeczesywały niezliczone światy, aby odnaleźć to, co on. I tylko dzięki wysiłkom nieznanych mu współtowarzyszy zawdzięczał swoje odkrycie. Odkrycie, które jak najszybciej musi trafić do mistrza Alubarda. System komunikacji przygotował od dawna. Przez cały czas pobytu tutaj budował ogromną sieć pełniącą funkcję anteny nadawczej. Usytuował ją w miejscu niemożliwym do wykrycia, bo któż szukałby w pustej przestrzeni między podłogą piętra a sufitem mieszkań znajdujących się poniżej. Wszedł na sam jej środek. Pomimo, iż był słusznych rozmiarów, to na tej ogromnej sieci wyglądał na śmiesznie małego pająka. Odczekał, aż sieć przestanie drżeć i wydał pierwszy dźwięk o tak niskiej częstotliwości, że usłyszał go tylko wieloryb pływający wiele kilometrów dalej. Nieprzypadkowo zresztą, gdyż jego zadaniem było oczekiwać na tą konkretną pieśń. Pająk w jej rytm dodatkowo uderzał odnóżami w pajęczynę, wzmacniając swój przekaz i uzupełniając go o istotne dla podziemnego ludu informacje. Mistrz Alubard będzie zadowolony. Pieśń płynęła w ciszy. Cisza płynęła w pieśni. Przestrzeń stawała się jakby naelektryzowana. Postronni ludzie z niewiadomych przyczyn odczuwali, jakby stawały im włosy wskutek gęsiej skórki niewiadomego pochodzenia i jakiegoś zimna w okolicach serca. Olbrzymi waleń przyjął ją i przekierował w wody oceanu. Tak dotarła do adresata, do mistrza Alubarda. W tym samym czasie, ale w zupełnie innym miejscu, była noc. Światło sączące się z lamp ulicznych wydawało się znikać niemal zaraz po tym, jak opuszczało żarzące się żarówki. Było tak, jak gdyby rozpuszczało się w gęstej mgle, otulającej wszystko. Budynki, samochody oraz puste ulice. Zaś w jednym z wielu budynków, w niewielkiej sypialni, która w ciągu dnia pełniła funkcję pokoju do zabaw i nauki, spała dziewczynka. Sen miała niespokojny, gdyż co i rusz poruszała swoim ciałem na łóżku, za każdym razem wydającym lekko trzeszczące dźwięki. Ciężko oddychała, próbowała krzyczeć. Jakaś mara senna jednak nie pozwalała na to. Nie śpi! Usłyszała we śnie dobrze znany głos. Halinka, nie śpi, musisz śnić, a nie spać. Na te słowa zniknęło wszystko. Niemal wszystko, gdyż została jasna szarość. Śnisz? Pytanie dobiegło od nieco ciemniejszej plamki, która zaczynała dostawać futra w kolorze kawy z mlekiem, po czym pojawił się pyszczek psa rasy husky. I już po chwili stał na krótkich nóżkach, takich jakie mają pieski korgi. Nie śpisz już, Halszko? Spytało stworzonko. Nie śpię, churkaczu. Coś się dzieje? Halszka, nie śpi! W miejscu psa pojawiła się futrzasta kulka. Fluffy, to ty? Zapytała Halinka. Aha, już nie śpi, śni! Rozejrzała się wokół. Znajdowała się w azylu, w swoim azylu. Po zapachu wiedziała, że Lord Fluffington właśnie zaparzył napar owocowy. Była bezpieczna. Na razie.
I tak dotarliśmy do końca dzisiejszego podcastu. Koniecznie porozmawiaj o tym podcaście ze swoimi przyjaciółmi. Jeśli zaś chcesz się z nami skontaktować, to napisz e-maila na adres dzieciandia@gmail.com. Do usłyszenia! A to była Dzieciandia, podcast dla sywskich. Koniec! To wszystko, pa!